Siemanko, z tej strony Szymon. Słuchajcie, już jakiś czas temu kupiłem światła do Slasha z firmy Murat RC. Tutaj w tym kartoniku znajdują się światła montowane na przód i na tył. Z przodu biały light bar, z tyłu czerwone dwie diody skupione blisko siebie. Świateł, które można zainstalować w Slashu, jest bardzo dużo. Na internecie znajdziecie mnóstwo filmów, w których ludzie instalują sobie różnego rodzaju światła. Ogólnie mój wybór padł na polską firmę Murat RC. Wcześniej zamówiłem z tej samej firmy światła do Rustlera. Może oglądaliście nasz filmik, jak nie, to wyświetlę Wam tutaj zaraz link do tego filmu, albo możecie znaleźć go bezpośrednio na naszym kanale. Z tamtych świateł jesteśmy bardzo zadowoleni, fajnie świecą, bardzo mocno. Są fajnie wykonane, wytrzymałe, przy tym są elastyczne, więc przy ewentualnym jakimś impakcie nie powinny pęknąć. Te są troszkę inaczej montowane. Są montowane do zderzaków przednich i tylnych. Otworzę teraz ten kartonik, pokażę Wam, co jest w zestawie i przejdziemy do instalacji. Ok, tak wygląda pudełko. Można ściągnąć instrukcję, widzę. Gdzieś tutaj z ich strony internetowej. I w środku mamy ten przedni light bar. W sumie jest dosyć spory. Wydawało mi się na obrazku, że będzie trochę mniejszy, ale jednak no może tylko się sugerowałem jakby tym żółtym tutaj elementem świecącym. Jednak to jest dosyć długa konstrukcja. Ogólnie to jakby widać, że jest to tworzone na drukarkach 3D. Przewód jest tutaj bardzo fajnie zabezpieczony. Także wygląda to porządnie. To jest światło tylne i tak samo tutaj już bez logo z tyłu, ale tak samo kabel jest bardzo dobrze wykonany, bardzo dobrej jakości, świetnie wykonany, świetnie zabezpieczony. I w środku mamy jeszcze zestaw trytytek. No dobra, no to spróbuję je teraz zacząć montować. Przód umieszczamy tutaj w ten sposób i łapiemy go na trytytki. Ok, słuchajcie, tutaj przestrzeni było na tyle dużo, że dało się złapać pod dwiema trytytkami z każdej strony. Tak też uczyniłem z tego względu, że jak jedna puści, to jeszcze druga będzie ją trzymała. I te światła nie powinny w takiej sytuacji się gdzieś tam oberwać. Obciąłem to. No wygląda to w ten sposób. Zobaczymy, jak to będzie świeciło. Teraz ten przewód trzeba puścić. Trzeba sobie puścić jakoś tutaj. Ok, to przewód tam mamy wypuszczony. Teraz zrobimy tył. Okej, no musiałem go tutaj trochę podnieść, więc sorry, jeżeli coś nie będzie widoczne dosyć dobrze, ale te światełka muszą być tutaj. I też mamy dwa otwory na trytytki i łapiemy tutaj do tych dwóch elementów, które są przy moim kciuku i przy palcu wskazującym, do elementów zderzaka. No i to teraz tutaj jakoś spróbuję zamocować. Ok, tutaj już miejsce było tylko na jedną trytytkę u góry i jedną trytytkę na dole i tak też to złapałem. Ok, no tu jestem ciekaw, jak to będzie widać, czy nie będzie ten element to górny zderzaka zasłaniał jakby tego światła, ale może tak czy siak to światło i tak będzie się wydostawało, przybijało. Teraz słuchajcie, tutaj mamy tak, dwa przewody. To jest przewód, który idzie z tyłu, a to jest przewód, który idzie od przodu. No i musimy je gdzieś wcisnąć do tego przewodziku od regulatora. Nie jesteśmy w stanie tego podłączyć, tak jak w przypadku świateł od Rustlera. Musimy tutaj odkręcić pokrywkę i wpiąć je w wolne miejsca w odbiorniku.
Ok, słuchajcie, instalacja zakończona. Światła są zamontowane. Tutaj z przodu jest light bar. Z tyłu są te dwie diody czerwone. Oba elementy są zamocowane na trytytki do zderzaka przedniego oraz tylnego. No i co? I teraz przyszedł czas na wielki test, czy wszystko działa. Tak jak wspominałem wcześniej na filmie, trochę inaczej są podłączane. W Wrestlerze były podłączane przez tą małą wtyczkę do regulatora. Tutaj była ta szersza wtyczka, te końcówki, które wchodzą do odbiornika. Więc trzeba odkręcić pokrywkę i po prostu w wolne sloty to podłączyć. No i wszystko powinno działać. Aparatura jest włączona. Uwaga, uruchamiam model. Śmiga? Śmiga. Ło, ale aż oślepia. Tak mocno dają. No ale dobra, no ogólnie tak to wygląda. Zobaczcie, że te światła całkiem mocno świecą. Podobnie jak te w Wrestlerze, naprawdę są fajnie widoczne. Założę jeszcze do tego wszystkiego budę. Ok, tak to wygląda z budą. Zaraz Wam to jeszcze nagram. Mam ją teraz trochę wysoko ustawioną, więc wygląda średnio, ale później jak ją obniżę, no to będzie też fajnie. O, jak będzie tak, nie? Na przykład. No dobra, słuchajcie, zgaszę jeszcze światła, żeby pokazać Wam, jak to przy zgaszonych światłach wygląda. Kacper, zgasisz? Ok, zobaczcie, przy zgaszonym świetle wygląda to w ten sposób, z przodu. Także całkiem mocno świecą i tak wyglądają z tyłu. Także całkiem fajnie naprawdę się prezentują. Instalacja zakończona. Mam nadzieję, że światła okażą się wytrzymałe, że nie uszkodzą się przy pierwszym uderzeniu w cokolwiek. Tutaj z tyłu są dosyć mocno schowane, więc się nie obawiam. Bardziej to ten z przodu jest light bar odsłonięty i no, można go tutaj w jakiś sposób uszkodzić, ale może będzie śmigał jak należy. No, mam nadzieję, że ta szybka instalacja Wam się podobała. Dla mnie to była sama przyjemność. Niedzielne wyborcze popołudnie jakby można spędzić też z modelem. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, to zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami, które wrzucamy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!